Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG Trudograd. Poprzednim razem zakończyliśmy w tym miejscu. Film urwał się na rozmowie z Wasilisą. Tam pojawiły się błędy pewne techniczne, o których pisałem w komentarzu, natomiast wy nie straciliście wiele, ponieważ na końcu tej konwersacji otrzymujemy od niej stos ulotek do rozniesienia, jak również i z tym oczywiście związane zadanie. Ulotki te reklamują sklep Potrzebne Rzeczy Wasilisy w pobliżu tawerny Michalika. Mamy je roznieść, więc oczywiście w miarę możliwości będziemy starali się to zrealizować. A co dzisiaj? Dzisiaj zaczynamy od wejścia do tawerny Michalika i zobaczymy, kogo uda nam się tam spotkać i co załatwić. Mamy na pewno kilka zadań do zrealizowania w tym miejscu. Ok, dwie osoby z prawej siedzą. No proszę, mamy nawet instrumenty i to interakcyjne, więc pewnie sobie sprawdzimy, co można tutaj zrobić. Jest ten gościu z siekierką, którego widzieliśmy wcześniej. No dobra, w takim razie po kolei. Niski, smukły jegomość noszący grube okulary siedzi przy brudnym stoliku, trzymając kubek herbaty w obydwu dłoniach. Pływa w niej czekoladowy cukierek. Kiedy cię dostrzega, ma mrocze ukradkiem. Nie chcę kłopotów, przyjacielu. Uspokój się, młody. Nie będzie ze mną żadnych kłopotów. U mnie tak samo. Słuchaj, pogadajmy sobie jeszcze i zobaczymy, czy moglibyśmy uniknąć kłopotów wspólnie. No to masz pecha, koleżko. No dobra, spróbujmy na dzień dobry go trochę uspokoić. Uspokój się. Co za przyjemna niespodzianka. Wszyscy inni w tym miejscu są tacy wredni. Nawet barman się ze mnie naśmiewał, że zamówiłem herbatę zamiast napoju alkoholowego. Nie wiem, co w tym takiego śmiesznego. Przepraszam, że nie jestem alkoholikiem jak ty, towarzyszu barmanie. Niski mężczyzna wydycha powietrze, wzdrygając się, po czym podaje ci dłoń. Jestem Potap Werbalski, dziennikarz. W czym mogę ci pomóc? No proszę. I na dzień dobry już mamy tego dziennikarza, któremu mamy dostarczyć dziennik. Mógłbyś odpowiedzieć na parę pytań. Potap Werbalski, czy to nie twój notes? No właśnie, to jest opcja związana z tym zadaniem. Młody mężczyzna mruży oczy na widok wiekowego notatnika i bierze go od ciebie, jakby obchodził się z jadowitym wężem. Doprawdy mój, nigdy nie myślałem, że jeszcze zobaczę tę przeklętą listę. Gdzie go znalazłeś? Uczciwy i sumienny do obrzydliwości handlarz orzechami mi go dał. Możemy skłamać, leżał sobie po prostu na ziemi na obrzeżach. Masz, weź go sobie i następnym razem bądź ostrożniejszy. No dobra, powiemy prawdę. To musiał być towarzysz Kołek. Idealnie przejrzysty osobnik, bez tajemnic ani uraz wobec świata. Wiedziałem, że zgubiłem to cholerstwo swojego pierwszego dnia tutaj, kiedy gadaliśmy koło autostrady, ale czy podejrzewałbym, że znajdzie kogoś, kto mi go zwróci? Nie, nie podejrzewałbym. No. Chociaż staram się to odwlekać, ile tylko mogę. Obowiązki to jednak obowiązki, choć dziennikarz ze mnie okropny. No dobra, możemy zwrócić notes. Proszę bardzo, słuchaj, co to za robota, której nie chciałeś? Chociaż zaoferowałeś mu go za darmo, dziennikarz nie przyjmuje notesu. Przegląd Solcengradzki. Gazeta, dla której pracuję, wysłał mnie do Trudogradu celem przeprowadzenia wywiadu z osobami na tej liście. Zgodziłem się na to zlecenie, bo myślałem, że pomoże mi to pokonać mój lęk przed interakcją społeczną, ale nie pomogło. Wciąż nie mam ochoty wpychać się ludziom do domów i zadawać im pytań. A czemu ja się na to zgodziłem? Słuchaj, chciałem cię o coś zapytać. Może ty mógłbyś przeprowadzić z nimi wywiady za mnie? A ja ci zapłacę połowę mojego budżetu operacyjnego. Co ty na to? No nie wiem do końca. Mamy odwalać całą jego robotę, a on nam zapłaci tylko połowę budżetu? Chociaż, czy ja wiem, z drugiej strony każdy pieniądz się liczy, nie?
Jestem zainteresowany, powiedz mi, na czym polega zlecenie i nie pomijaj żadnych szczegółów. Druga kwestia jest też taka, że jak znam Atom RPG, to pewnie te osobistości, z którymi mamy przeprowadzić te wywiady, będą totalnie odjechane i będzie to zwyczajnie ciekawe do zrobienia, więc raczej chcę to zrobić. Na początek przedstawię ci cel mojego badania. Powiedz mi, czy wiesz, kim jest Kai Ozerski? Pierwsze słyszę, co to za jeden? Kai Ozerski to być może najgroźniejszy przestępca w historii Solcengradu. Był on przywódcą rządnego krwi gangu Olimp, który siał postrach we wszystkich mieszkańcach okolic od lat 90. aż po kilka lat temu. Ich panowanie zakończyło się tylko z powodu nieudanego napadu na bank. W trakcie strzelaniny Kai i jego wierchuszka byli zmuszeni do odwrotu do ruin dawnej fabryki, gdzie zostali osaczeni i zlikwidowani na miejscu przez wściekły tłum. Sam Ozerski spłonął żywcem wewnątrz metalowej beczki. A ty piszesz artykuł na temat jego gangu? Słuchaj w milczeniu. Ozerski i jego gang to wciąż popularne tematy dyskusji w Solcengradzie. Właśnie dlatego przegląd solcengradzki, gazeta, dla której pracuję, przygotowuje duży artykuł na temat tego maniaka. Część nadchodzącego wydania została przeznaczona na wywiady z osobami, które albo znały Kaja Ozerskiego, albo miały z nim kontakt w ostatnich dniach. Przed jego śmiercią. Wysłano mnie do Trudogradu i poproszono o przeprowadzenie wywiadu z trzema takimi ludźmi, którzy dawno temu opuścili nasze wspólne miasto rodzinne. A więc chcesz, żebym to ja przeprowadził z nimi wywiad? Nie ma sprawy. Co jeszcze muszę wiedzieć na temat tego zlecenia? Będziesz musiał porozmawiać z Wasmerem, detektywem, który pracował nad sprawą Ozerskiego, Trubaczowem, byłym wspólnikiem Ozerskiego oraz śpiewakiem Szczerbą z największego zespołu muzycznego w naszym mieście, chóru kawalerów Świętego Sławika. Ich nazwiska oraz ostatnie znane lokacje są spisane w notesie. Jedyne, o co proszę, to dokładność. Każda dodatkowa informacja na temat Ozerskiego, która wciąż nie jest znana społeczeństwu, oznaczać będzie drobną premię zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Czy uważasz, że podołasz zadaniu? Wyglądasz na takiego, co by podołał. Kto wie? A co mi tam? Gdybym chciał powiedzieć nie, to bym to zrobił dawno temu. O, tak bardzo ci dziękuję. Będę czekał tutaj na twój powrót. Właśnie tutaj. Jasne, jasne, no pewnie. Słuchaj, mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań? Aha, czemu tutaj siedzisz, skoro nie lubisz tej tawerny? Mężczyzna odwraca wzrok i wzdycha. Mój topograficzny kretynizm przeraża mnie dużo bardziej niż ludzie w tym miejscu. Widzisz, nie jestem obeznany z miastem, a to jest jedyne znane mi miejsce w pobliżu wynajmowanej przeze mnie chaty. Boję się sam szukać nowego miejsca do picia herbaty, a jako że nie mogę funkcjonować bez słodkiej herbaty, przychodzę tutaj. To mniejsze zło. Jeśli wyruszę na miasto w poszukiwaniu lokalu z lepszą herbatą, mogę nie być w stanie odnaleźć wynajmowanej przeze mnie chaty, a poza tym ciemne zaułki tego miasta doprawdy mnie przerażają. Jest charyzma. Mój przyjacielu, przejmujesz się bez powodu, uspokój się. Trudograd to nie najgorsze miejsce na pustkowiach. No, my jeszcze tak dobrze Trudogradu nie poznaliśmy, więc wydaje mi się, że nie ma sensu gadać czegoś takiego. Zawsze możesz sobie robić herbatę w domu. Gdybym miał piecyk albo gniazdko elektryczne, to uwierz mi, że właśnie tak bym zrobił. No ale niestety. No dobra. Mogę mu dawać rady jeszcze. Spytaj kogoś na ulicy o drogę. Ludzie mogą ci doradzić bardziej spokojne lokale. No to niezłe jest. Nie mogę tego ryzykować. A co jeśli ten ktoś, kogo spytam, postanowi mnie okłamać dla żartu, a co jeśli zamiast pokierować mnie do herbaciarni, zwabi mnie do sali tortur? No, gościu ma istną paranoję, myślę, że nie ma większego sensu dalej go przekonywać. Nie będę cię z tym sprzeczał, bo muszę już iść, pa. Dobra, notes prawdopodobnie dostaliśmy z powrotem. Lista... Notes werbalskiego.
No i mamy tutaj faktycznie, myśmy go czytali już wcześniej, z tego co pamiętam, i są tutaj te nazwiska. Wasmer Maksim Romanowicz. Żyje gdzieś na ulicy Kolotuszkina, numer nieznany, trzeba będzie jakoś znaleźć. Okej, okay, czyli mamy Kolotuszkina, Trubaczow, Oleg. Mieszka gdzieś w Trudogradzie, według źródła spędza sporo czasu w pobliżu Komendy Głównej Milicji Miejskiej. Cóż za ironia. No dobra, to i tak idziemy finalnie w stronę tego posterunku, więc jak już dotrzemy na miejsce, będziemy ten temat oczywiście ogarniać. Szczerba szukać w dzielnicy złomu. Stara się o pracę jako piosenkarz. No tutaj ma jeszcze jedno nazwisko, ale jest notatka, że zmarł. Poszukiwania przerwano. No dobrze, czyli trzy główne cele mamy do zrealizowania i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o pana dziennikarza, więc idziemy dalej. Blond kobieta w wieku około 20 lat różni się znacznie od innych klientów. Siedzi z kompletnie wyprostowanymi plecami, wyglądając na trzeźwą i zdyscyplinowaną. Nosi również śmieszną czapkę z przyczepioną broszką w kształcie czerwonej gwiazdy. Stół jest zajęty, towarzyszu. Nie wygląda mi na to. Czekasz na kogoś, madam? Nie przeganiaj mnie tak szybko, dziewczyno. Mam dla ciebie kilka pytań. Czy my mamy w ogóle o czym rozmawiać, towarzyszu? Kto wie? Czekasz na kogoś, madam? Raczej nie. Nie zwracaj się do mnie tą kapitalistyczną obelgą. Nie jestem żadną madam, jestem towarzyszka i owszem, czekam na kogoś. I kiedy ten ktoś się tu zjawi, nie będzie mu się podobała ta twoja staromowa. Aha. Mhm. Towarzyszka Związku Radzieckiego pełną gębą. Chwila, towarzyszka, chcę tylko zadać kilka pytań. Czy my mamy w ogóle o czym rozmawiać? Raczej nie, pa. Okej, okay, z nią jakoś specjalnie nie pogadamy. Dobra, zobaczmy, czy bardziej rozmówny będzie typ siedzący przy barze. Barczysty mężczyzna z opaską na oku siedzi przy barze z dwoma ogromnymi plecakami po bokach. Wydaje się ciebie nie zauważać, a może tylko udaje. Fajne plecaki, co sprzedajesz, nieznajomy? He? Co? Mężczyzna w końcu odstawia szklankę i bada cię swym zdrowym okiem. Następnie spogląda ci za plecy, jak gdyby kogoś szukał, po czym kieruje uwagę z powrotem na ciebie. Kto powiedział, że coś sprzedaje? Zjeżdżaj, mendo. Cudownie. Zapysk w pysk, atakuj. Nie no, nie będziemy szczynać bójki już na dzień dobry, jak dopiero tutaj dotarliśmy. Chwila, możesz przynajmniej odpowiedzieć na kilka pytań? Jednooki mężczyzna łyka swój cuchnący bimber i kręci głową, nic nie mówiąc. Pokręć głową i odejdź. Okej, możemy wejść w interakcję z tymi plecakami, które leżą obok niego, ale raczej wątpię, że ja mam wystarczająco dużo umiejętności, żeby skutecznie to zrobić. Poza tym on siedzi tuż obok, więc chyba nawet nie będę próbował. Dystrybutor napoju gazowanego Atomik. Okej, do kibelka możemy wejść bez problemu. No proszę, super stymulant. Było warto. Papier toaletowy. Automat do gry w bitwę morską. Jedna rozgrywka kosztuje 5 rubli. Rozpocznij nową grę, no pewnie. No proszę. A cóż to, gra w statki. Dobra, wyjście. Ale kliknąć nic się nie da. Okej, dobra, mogę ruszać przyciskami na klawiaturze. Nie wiem, mam w to strzelać? A, okej. Z pasją się strzela. Pierwszy nie trafiłem. A drugi też nie trafiłem. No, te torpedy płyną w zasadzie jak chcą. Okej, udało się trafić pierwszy.
No dobra, czyli mamy 10 torped i 10 statków do zestrzelenia. Z czego bardziej na prawej stronie torpedy skręcają w prawo, a bardziej na lewej w lewo. No, nie jest to proste. Ale jak najbardziej do zrobienia. Natomiast bardzo fajne jest to, że twórcy w Trudogradzie rozwijają minigierki. To jest taka rzecz chyba, która trochę mi jej brakowało w podstawowej wersji Atom RPG, że można było pograć takie minigierki. Tutaj bardzo mi się podoba ta gra karciana, którą mamy do dyspozycji, bo jest rewelacyjna. I myślę, że można spędzić naprawdę długie godziny nad graniem w tą grę. Okej. Ale automatami nie będziemy się specjalnie długo zajmować, żeby trenować grę w statki, bo mamy do pogadania się z kilkoma osobami. Mężczyzna przy barze kręci brudną kostką lodu pod nie kieliszka. Spogląda na ciebie i uśmiecha się. Wybacz, towarzyszu, nie jestem w nastroju do rozmowy. To wypowiedziawszy, odwraca się. Wygląda na to, że na razie nie uda ci się wyciągnąć od niego żadnych nowych informacji. Wzrusza ramionami i odejdź. Okej. Z tym nie pogadamy. Pogadajmy z barmanem. Groźnie wyglądający, wąsaty mężczyzna koło 50 stoi przy ladzie. Przygląda się brudnej szklance w swej dłoni, po czym zaczyna ją czyścić ścierką. Kiedy do niego podchodzisz, uśmiecha się do ciebie chytrze i mówi: nazywam się Michalik, jak leci? No i mamy właściciela lokalu. To nie dziwi. Jeszcze nie wiem, a co masz? No dobra. Możemy pohandlować. Ale czy on ma coś ciekawego? No, ma kawę. Ma herbatę, to już coś, ma trochę jedzenia. Ale zobaczcie, on nie jest zainteresowany praktycznie żadną gałęzią towarów, którymi dysponujemy. Co oczywiście dla niego jest dobre, bo zapłaci nam gówniane pieniądze, cokolwiek byśmy mu nie zaoferowali. Chociaż zwróćcie uwagę, kombinezon kamuflujący, nawet biorąc pod uwagę fakt, że on nie jest zainteresowany tym przedmiotem, kosztuje 5145 rubli. To jest jakaś masakra. Jakiś genialny przedmiot nam wpadł w ręce zupełnym przypadkiem. Myślę, że możemy mu jakieś śmieci dać, których raczej na pewno już nie będziemy potrzebowali. Gwoździe sobie zostawię, bo mamy tą pałkę. To może sobie zrobimy gwoździe. Spróbujemy te gwoździe do tej pałki dołączyć. Na pewno bym chciał przynajmniej ze 2 cygara do majsterkowania. To się przyda. Herbatki też byśmy kupili i kawkę. Ile my to mamy tego w tym momencie? Ostatnio kupowaliśmy. Mamy 6,7, chociaż kawa jest droga strasznie, nie? 360 rubli. Dobra, no to 3 herbatki możemy kupić. I z 2 kawki, jedną kawkę kupimy. Dobra, 220 rubli. Czy mamy jeszcze jakieś śmieci? Woda po ogórkach. Tego pić nie będę, bo to jest temat związany z kacem. Mam nadzieję, że kac mi nie będzie groził w tej grze. Chociaż nigdy nie wiadomo, nie? Dobra, co to dalej? Zdjęcie Julbarsa nie będę sprzedawał. Julbars. Ach, to był piesek. Dobra, możemy od razu sprzedać te ulotki reklamowe. Konserwa. To chyba tyle. Dobrze. I co jeszcze bym mógł wziąć? Nic już, bo i tak jeszcze muszę dopłacić. No dobra. Kiełbasa minus 700 do głodu. Też spoko rzecz. No dobra, ale tego jedzenia trochę mamy. Wydaje mi się, że na razie nie ma sensu kupować. Michalik, jestem zainteresowany pewnymi trudnymi do zdobycia dokumentami. A tak, bo my mamy przecież z Michalikiem do załatwienia ten temat odnośnie papierów. On jakieś fałszywe dokumenty robi, nie? Zagadajmy oczywiście. Gospodarz odchrząkuje i spluwa za ladą. Słyszysz brzęknięcie flegmy o coś metalowego. Jakich dokumentów? Wydaje mi się, że musisz odwiedzić biuro paszportowe. Dziennik jest zaktualizowany, a Michalik nie przyzna się od tak, że robi fałszywe papiery. Słyszałem, że możesz załatwić przepustkę policyjną. Ludzie lubią gadać, czyż nie? Ktokolwiek ci powiedział, że mogę załatwić takie rzeczy, okłamał cię, wybacz. Aha. Nie będzie łatwo. Jesteś pewien, że nie możesz mi załatwić tych dokumentów?
Tak, ale mogę ci załatwić ugaszenie pragnienia. To co podać? No ciekawe, czy dało się tą rozmowę przeprowadzić jakoś inaczej, żeby on jednak się na to zgodził. Czy z automatu ktoś sprzedał mi nieprawdziwe informacje na temat tego, że on faktycznie tutaj prowadzi taką działalność. Dobra, nie będziemy patrzeć co ma, bo to już zrobiliśmy. Może później, pogadajmy najpierw. Mógłbyś mi przyrządzić koktajl? Nie. Możesz sobie kupić u mnie składniki, jeśli chcesz, ale wymieszać je będziesz musiał samemu w domu. Koktajle są zakazane w tej tawernie. Tak jest, zakazane z przyczyn zdrowotnych. A to dlaczego? Czy za tym zakazem kryje się jakaś historia? Dobra, mogę go spróbować przekupić. 100 rubli zachęci cię, by przyrządzić mi niezłe, schłodzone Virgin Mojito on the Beach. No ciekawe. Zapytajmy, czy jest jakaś historia. Po pierwsze, gdyby były bezpieczne dla zdrowia, to by nie miały koki w nazwie. To porządny lokal, zrozumiano. A po drugie, to tak, jest za tym historia. A co mi tam? Zapomnij o tym. O, możesz mi opowiedzieć tę historię? Barman patrzy sobie na stopy i wzdycha ze znużeniem. O czymkolwiek nie myśli, nie jest to lekka opowieść pełna radości i dobrego humoru. Trudno mi się o tym rozmawia, ale może przynajmniej wyniesiesz z tego jakąś lekcję. Może wtedy będzie warto. Wciąż byłem wtedy młodym szczeniakiem i oglądałem sporo głupich filmów amerykańskich. W jednym z nich chińscy mafiozi popijają płonący zielony płyn w eleganckim barze. Jest intelekt, masz na myśli absynt? Na zdrowie. Eksperymentowałem nieco i dodałem nowy koktajl do menu. Nazwałem go Gorące Pozdrowienia. W jednej części sok śliwkowy, w jednej części wódka, w 10 czysty etanol, a na czubku plaster rzepy, nadziany na długą drewnianą zapałkę. Chodziło w tym o to, że zapalało się zapałkę i wrzucało płonącą rzepę do drinka. Koktajl się zapala, a wtedy go pijesz, zupełnie jak w tym filmie. Lecz potem mój najlepszy klient, koleś, który zawsze płacił rachunki na czas, koleś, którego kochałem jak brata, Wonsal Brodus, zamówił go, gdybym tylko wiedział. Słuchaj w milczeniu. Barman zachęca cię, żebyś podszedł bliżej, a kiedy się zbliżasz, szepcze ci do ucha. On zaczął pić to cholerstwo i kilka włosów w jego brodzie się spaliło. To wszystko? Ja myślałem, że to się skończy jakąś tragedią. To nie było dla ciebie dość tragiczne? Myślisz, że to, co się stało, nie uzasadnia całkowitego zakazu wszelkich koktajlów w tym lokalu? A gdybym ci tak powiedział, że Wonsal Brodus nigdy nie przycinał, nigdy nie golił, nigdy nawet nie mył włosów swojej brody od roku 1973? To było jego największe osiągnięcie w życiu. O Boże! To było takie okropne, że ze wstydu ledwo co mogę podnieść głowę. Zobaczcie, jak niesamowite jest to, że w Fatum RPG mamy tak wiele różnych historii i nie wszystkie są ciężkie, nie wszystkie są tragiczne. Fajne są takie niuanse jak teraz, gdzie gościu zupełnie poważnie opowiada historię totalnie z dupy wyjętą. Rewelacja. Rest in peace, broda Wonsala. No cóż, ja już muszę spadać, nara. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze coś z niego jesteśmy w stanie wyciągnąć. Co tam, a możemy po prostu sobie pogadać? Działa charyzma, ta mała przerwa mi nie zaszkodzi. Dobra, o tawernie nie chcę gadać. Czy krążą jakieś pogłoski? Albo o Trudogradzie możemy zapytać barmana, bo on pewnie mieszka tutaj długo. Co możesz mi powiedzieć o mieście? To fajne miejsce i to jest mój dom. Ale prawdę mówiąc, strasznie zacofane. Nie znam osobiście nikogo wśród władz miasta, ale wygląda na to, że odkąd bomby przestały spadać, kiedy na ulicach zapanowała anarchia, postanowili sobie zrobić długą przerwę. Przerwę, która się ciągnie już latami. Nie robią nic, żeby w tym mieście było lepiej. Siedzą sobie po prostu tam na górze, w siódmym niebie. Nie ma emerytur dla starców, nie ma pensji dla zamiataczy ulic. Nie ma żadnych praw poza prawem podatkowym, które napycha im kieszenie. Utrzymują siły obronne i naprawiają mury, ale na tym koniec.
Mogliśmy być teraz najlepszym miastem na świecie, gdyby te lenie patentowane obudziły się ze snu i coś w końcu zrobiły, ale może nie jest aż tak źle, jak to wygląda, kto wie. Może dzięki tej pasywności uniknęliśmy wojny albo i dwóch. A kto wie. Ale władza jak to władza i to się chyba nigdy nie zmieni, co? Krążą po mieście jakieś pogłoski? Atmosfera w tym mieście jest ponura. Północni mają dość agresywnego nastawienia miejscowych, a miejscowi obawiają się rebelii północnych. Powiem ci jedno, nie ma dymu bez ognia. No dobra. Czy coś innego jeszcze możemy zapytać? To wszystko, co chciałem wiedzieć. Chcesz porozmawiać o czymś innym? Zaschło w gardle? No to golnij sobie drinka. No dobra. Nie teraz, bywaj chłopie. No dobrze, to z Michalikiem mamy pogadane. Tutaj stoi butelka, ale pewnie pusta. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zrobić coś konkretnego z tymi instrumentami. Możemy sobie zagrać i dostałem 33 punkty doświadczenia. No dobra, słowo zagrać to jest bardzo duże słowo. Mogę sobie pożympolić. Dobra, ja muszę się brać za robotę. Na zapleczu jest jeszcze kucharz i ten koleś z siekierką. Pogadajmy z nimi. Ten pachnący potem i cebulą koleś spogląda na ciebie niechętnie, pokazując dwa rzędy lśniących brązowych zębów i odstawia siekierę, aby skrzyżować ramiona. Ej tam, szefie, potrzeba ci czegoś? Może nową koronkę na stary ząb, wykonaną z najdoskonalszego z metali brązu? A może przyszedłeś, żeby mi przeszkadzać w robocie pustą paplaniną? No, gościu, wygląda bardzo ciekawie z tymi ząbkami. Chciałbym tylko chwilę z sobą porozmawiać. O rany, jakie ty masz lśniące zęby. Sam je wszystkie zrobiłeś? No weźmy go pod włos. Kiwa głową i nachyla głowę, aby jego brązowe zęby pięknie zabłysły w ponurym zimowym słońcu. A zrobiłem tak jest. Uformowałem każdą koronkę z przepięknego, antycznego czajnika. Taka właśnie ze mnie złota rączka. Popatrz tylko, co potrafię. Mężczyzna podnosi najmniejszy odłamek drewna, jaki może znaleźć. Ściska go swymi metalowymi zębami i wzdrygając się z wysiłku, ledwo udaje mu się przegryźć go na dwa kawałki. Au! O Boże, ale boli. To znaczy, tada! Widziałeś, szefie? Fajne, co? Ty też mógłbyś mieć takie cudowne zęby. W zamian żądam jedynie butelki przedwojennej wódki. Chcecie mi powiedzieć, że ten typ jest w stanie mi zrobić brązowe zęby, którymi będę mógł gryźć drzazgi i chcę za tą wódę. To jest istota po prostu tego, jak bardzo odklejeni są tutaj ci NPC. Niewiarygodne. A co ja bym z tego miał, żebym sobie koronkę zrobił na któryś ząb? Poza tym rzecz jasna, że mógłbym jeść wióry. Może mógłbyś mi zrobić takie stalowe, pozwalające czadowo gryźć? No zapytajmy. A szefie, nie bądź taki nudziarz. Co z tego będzie? Co z tamtego będzie? Po pierwsze, poprawi ci to zepsuty zgryz, tak jak i mnie, widzisz? Wyjąc ostro z bólu, odrywa jedną z koronek, ukazując poczerniały, zepsuty ząb pod spodem. Widzisz również odsłonięty nerw. Ja pierdzie. Nie mówiąc o tym, że z czymś takim daleko zajdziesz. Koronka wykonana z taniego, lśniącego metalu to oznaka statusu. Wszyscy szanujący się bandyci mają przynajmniej jeden metalowy ząb, co oznacza, że choć ogół społeczeństwa będzie cię unikać za taką ozdobę w swojej gębie, niektórzy kolesie z półświatka pomyślą sobie, że jesteś jednym z nich. Czad, nie? No, ciekawe, czy to się może faktycznie przydać później, nie? Twoja drużyna zdobyła 53 punkty doświadczenia, a ostatni powód jest taki, że uśmiech ze złota nigdy się nie zestarzeje. A co do stali, na co komu stalowe zęby? Stal jest szara i nudna, a tego nikt nie lubi. No dobra. Nie mam przy sobie wódki, a gotówkę przyjmujesz? Domorosły śmieciowy dentysta, z piekła rodem.
Nie podoba mi się, dokąd to zmierza. Mógłbyś lepiej mi odpowiedzieć na kilka pytań? Dobra, ja chyba zębów sobie nie będę chciał tutaj robić u niego. Działa charyzma. Nie ma sprawy, szefie. Moja łepetyna jest zawsze gotowa na pogawędkę. Wiesz, byłem kiedyś gawędziarzem. Pracowałem dla Gunara z Drejlini. Opowiadałem masę historyjek na jego dworze królewskim, niczym jakaś męska Szeherezada. A on i tak kazał mi masować mu stopy pomiędzy opowiadaniami. Pierdolony poganiacz niewolników. Nie wiem. I to jest, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy już myślisz sobie, że już bardziej nie może być to wszystko odklejone, co my tutaj robimy, o czym my gadamy z tym typem, i nagle pada takie zdanie. Jak ci na imię? Byłeś zaskoczony, szefie. Moje pełne imię i nazwisko to Matwiej Augusto Jose Ramon Czaszkiew. Możesz też mówić mi Zupek. Łapiesz? Bo Czaszkiew brzmi jak czaszka, a czaszka to taka kość, a kości można dodać do zupy dla smaku. To ci dopiero gra słów nowej generacji. Łapiesz? Czaszka? Zupa? Westchnienie. W mojej głowie brzmiało to lepiej. Załapałem, Matwiej. Wróćmy do moich pytań. Z tobą pogadam na dowolny temat. Dobra, czym się zajmujesz, to nie będę go pytał, bo widzieliśmy, że dorabia tutaj chyba w tej tawernie, rąbiąc to drewno. Co sądzisz o Trudogradzie? Jakieś plotki? No zobaczmy plotki. Piłem raz z takim jednym kolesiem, z wyglądu to było widać, że taki konkretny z niego chłop. Kiedy jednak zaczęliśmy gawędzić o najróżniejszych koszmarach, jakich doświadczyliśmy w swoim skromnym życiu, zwierzył się z czegoś szokującego. 3 lata temu chlał z kumplami w Krasnoznamiennym. Upił się i postanowił się przespać na środku ulicy, tak jak każdy w jego sytuacji by zrobił. Nie zauważył jednak, że położył się twarzą w dół z klatą nad otwartą do połowy studzienką. I zanim zdążyłby policzyć do 3, oślizgła, obrzydliwa pięść wystrzeliła z mroku pod nim i przywaliła mu prosto w splot słoneczny. Potem nastąpiła fala mrożących krew w żyłach, wyzwisk wydobywających się echem z kanałów. Coś strasznego, nie, szefie? To był pewnie kakademon albo fekaloid, a może nawet legendarny ściekowy król. Legendarny ściekowy król. Co za kapitalne nawiązanie do podstawowej wersji Atom RPG. No, w moim świecie ściekowego króla już nie ma wśród nas, ale bardzo fajny smaczek i bardzo fajne nawiązanie. Dobra, myślę, że starczy już gadać z Matwiejem, Jose Ramonem, jakimś tam. Rozumiem. Coś na mnie pora, pa. Gadajmy jeszcze z kucharzem. Mężczyzna w białej czapce sowieckiego lekarza i beżowej kurce miesza w dużym, wrzącym garnku zupy na brudnej kuchence. Chciałeś coś? Ja tutaj go gotuję, to Michalik tutaj sprzedaje, ale jeśli szukasz rozmowy, z chęcią służę pomocą. Fajnie. Mógłbyś teraz odpowiedzieć na parę pytań? Z chęcią co? Bo robota jest taka nudna. Dobra, zadajmy mu parę pytań. Odpowiadanie na pytania jest dużo fajniejsze niż stanie tutaj samemu ze swoimi myślami. Pytaj. Jak się nazywasz, brachu? Nazywam się Szurik, kucharz Szurik. Jakbyś chciał wiedzieć? No. Na temat miasta, znasz jakieś interesujące historie? No i to chyba tyle. Zapytajmy o interesujące historie. Najbardziej interesującą rzeczą, na jaką się w życiu natknąłem, jest obsesja drwala Matwieja na punkcie brązowych zębów. W kółko mi proponuje, żebym też sobie takie zrobił jak on. Czasem nawet mówi, że zrobi to za darmo. O co mu w ogóle w tym chodzi? No dobra. Dobre pytanie. Lepiej już pójdę. Okej, czy my możemy tutaj sobie zabrać z kuchni co chcemy? Czy pan kucharz będzie miał problem? Proszę, nawet mamy skondensowane mleko i konserwę rybną. Przyjacielska porada. Wszyscy oskarżeni o kradzież dostaną łomot. Dobra, ale stał obok. Może moglibyśmy spróbować jeszcze raz. Ale zapiszę sobie. No proszę. Jest dalej i już bez problemu mogliśmy to zabrać. Sprawdźmy jeszcze drugą szafkę. Tutaj tylko szklanka.
sól, słodycze. Dobra, znowu mnie przyłapał, nie będę ryzykował. Drzwi do spiżarni raczej na pewno są zamknięte, więc nawet nie będę próbował. A to by oznaczało, że chyba mamy tutaj w tym momencie już wszystkich ogarniętych. Jeszcze jest ten koleś na wejściu, ale z nim gadać się nie dało. Tutaj jeszcze coś leży obok tego typa. Ciekawe, czy bylibyśmy w stanie to podnieść. Przyjacielska porada, dobra. Ja już tutaj bardzo mocno się chyba narażam w tym momencie na Bęcki, więc nie będziemy z nim jakoś specjalnie gadać. Zmusz na niego podejrzliwie oczy i ruszaj. Dobra, nie da się z nim gadać dalej. No to bardzo ciekawe. Być może trzeba będzie tutaj wrócić, żeby jakoś spróbować z nim zagadać. Być może zmieni się to z czasem, kto wie. No okej, to by oznaczało, że mamy tutaj wszystko, choć chyba nie do końca. Jesteś tak pochłonięty łamaniem sobie głowy, dlaczego odmówiono ci fałszywych dokumentów, że nie zauważasz nawet, jak ktoś zakrada się do ciebie. Jego głos jest miękki i oślizgły, jakby to wąż mówił. Chwila. Podobno byłeś zainteresowany pewną usługą specjalną, alternatywnie pozyskanymi dokumentami, które dają dostęp do wyższych poziomów, to prawda? No proszę. Tak, potrzebuję przepustki do siódmego nieba. No, rozumiem. Zatem słuchaj uważnie i zapamiętaj. Ludzie, których reprezentuję, mogą ci załatwić to, czego szukasz, ale nie kupisz tego za pieniądze. Możesz to pozyskać tylko zaufaniem. Okej, zaczyna się ciekawie. Jesteś świeżą twarzą w Trudogradzie i jeszcze nie popsułeś sobie reputacji u proletariatu. Gdybyśmy pracowali razem, mógłbyś zdobyć to zaufanie dosyć szybko. A co ważniejsze, dostaniesz papiery, których szukasz. Co o tym sądzisz? No, jakiś podejrzany typ, który wcześniej, jak tutaj wchodziliśmy, nie chciał w ogóle z nami gadać, nagle się odzywa i to jest wszystko mega podejrzane. Ale z drugiej strony, zależy nam na tych papierach. Michalik był naszym jedynym tropem, aby je pozyskać. Ten trop jest spalony, Michalik dokumentów nie zrobi, więc chyba wydaje się rozsądne pójść tą ścieżkę, mimo że nie mam pojęcia, co czeka na jej końcu. Kogo reprezentujesz? Muszę wiedzieć, zanim podejmę decyzję. Najważniejsze, co musisz wiedzieć, to to, że nie jesteśmy bandytami, ani kultystami, ani mutantami, ani handlarzami niewolników, ani płatnymi zabójcami. Nie jesteśmy nawet kosmicznymi grzybami z Uranu. Nasz interes to interes ludu pracującego, a naszym celem jest przyszłość. Reszty się dowiesz od mojej wspólniczki. Podeślę cię do niej, jeśli zgodzisz się pracować dla nas. Okej. Brzmi to ciekawie, jeżeli faktycznie mówi prawdę, no to chyba nie mamy się tutaj czego bać. Chwileczkę, koleżko, muszę to sobie przemyśleć. Zostańmy wspólnikami. I tak spodziewałem się czegoś takiego. No ja się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy, ale zostańmy wspólnikami. Bardzo mądrze. Widzę, że masz potencjał. A teraz dosiądź się do samotnej dziewczyny w czapce z czerwoną gwiazdą i powiedz te słowa. Towarzyszko Iskro, przybył do ciebie sympatyk. Towarzyszka Iskra, sympatyk, załapałem. Pa. No proszę. Paniusia, która nie chciała z nami gadać. Blond kobieta w czapce z czerwoną gwiazdą siedzi przy stole z kompletnie wyprostowanymi plecami. Z zainteresowaniem mierzy cię wzrokiem, odkąd odezwałeś się do jednego z jej towarzyszy, starając się ukryć podekscytowany uśmiech, mówi surowym tonem. Towarzyszu, nie znam cię. Dlaczego sprawiasz wrażenie, jakbyś chciał coś powiedzieć? Kurde, tak trochę nachalnie próbują nas zwerbować. Ale tak jak mówiłem, nie mam za bardzo innego wyboru. Towarzyszko Iskro, przybył do ciebie sympatyk. Możesz mi mówić Iskra. Niezłe hasło, co? Jasne. W swym wielkim tonie dialektyki materialistycznej quasi-transnarodowego bolszewizmu klasowego. Erast Morkowin głosił, iż sympatycy to drewno, które podtrzymuje ogień rewolucji. Ale czy ty w ogóle wiesz, z czym sympatyzujesz?
Dążymy do tego, aby położyć kres pasywności obecnego rządu trudograckiego. Jesteśmy kastetem na brudnej, poharatanej pięści klasy robotniczej. Nasz cel? Wygrać albo zginąć za przyszłość prolów, osiągnąć sprawiedliwość społeczną i równość dla wszystkich. No proszę, mamy naszą własną atomową solidarność. Lecz solidarność mas to korona cierniowa i wszyscy my mamy swój krzyż gotowy na własne ukrzyżowanie. Jeśli nie uda nam się obalić rządu, co ty na to, towarzyszu? Jesteś gotów dołączyć do naszej sprawiedliwej, skrajnie lewicowej sprawy centrystycznej? I żeby było jasne, ja mogę dołączyć do lewicowej partii tylko i wyłącznie w grze, bo mam ku temu solidne powody. Zbrojną rebelię zawsze poprzedza rebelia idei. Urodziłem się gotów. Wzrusza ramionami. Sprawiedliwość społeczna? Równe prawa? Dajcie spokój. Mnie się wydawało, że będziecie bardziej realistyczni. Dobra. Powiedzmy to, co chcę usłyszeć. Niech tak będzie, towarzyszu. Przyszłość, jeśli jesteś gotów, twym pierwszym obowiązkiem będzie... Zamieniam się w słuch. Władze Trudogradu uczą nas, że opieka nad osobami starszymi jest bezużyteczna. My jednak nie zgadzamy się. Na ulicy Kolotuszkina mieszka starsza pani w samotności i nędzy. To tak naprawdę była urzędniczka partyjna Kapitalina Demianowa-Szwarc. Niegdyś dumna łowczyni analfabetyzmu i zachowań antyspołecznych, dziś jest ona ofiarą tych abstrakcji ucieleśnionych przez nikczemnych braci Samuil. Zmuszają ją do picia alkoholu i torturują ją, próbując ją zmusić do przepisania im swojego mieszkania w testamencie. Twoją misją jest zmusić tych podrzędnych typów, żeby okazali nieco szacunku starszym oraz komunistom przyszłości. Wszelkimi możliwymi środkami. Wszelkimi, towarzyszu. Jakże nisko człowiek może upaść bez obaw, Iskra. Sprowadzę ich na właściwą drogę. Następnie chciałabym, żebyś znalazł pewnych zaginionych północnych, którzy przybyli do Trudogradu w poszukiwaniu sowieckiego snu. Przebywali w hotelu na obrzeżach, lecz kiedy akurat zaczęli szukać pracy, zniknęli w niewyjaśniony sposób. A to już nie pierwsze zniknięcie w tamtej okolicy. Kolejne zadanie wpada. Ich znajomi w mieście nie widzieli ich od dłuższego czasu. Twoją misją jest znaleźć ich. Polecam zacząć od zajazdu na obrzeżach. Właściciel to drobny burżuj. Może przepędził tych uczciwych robotników, a może w jakiś inny sposób sprawił, że zniknęli. Załapałem. Coś jeszcze? W pobliżu tawerny znajduje się grupka najemników Stalowej Tarczy. Krążą słuchy, że szukają dochodowej pracy. Byłyby to dla nas złe wieści, gdyby ci zawodowcy dogadali się z policją. Kolejne zadanie. Nie śmiałabym prosić cię, żebyś ich oświecił prawdą ruchu rewolucyjnego, chociaż tak by było idealnie, ale przynajmniej przekonaj ich, aby pozostali neutralni. Nie mogą współpracować z władzami miejskimi. Bez dwóch zdań. Czas dokonać nieco starej, dobrej agitowni. Podoba mi się twoje nastawienie. Idź nieść płomienną prawdę rewolucji w serca tych najemników. Niech staną po naszej stronie, albo niech nie staną nigdzie. Ja wiem, że znajdziesz sposób. To już wszystko? Żadnych innych misji? W tej chwili nie. Idź naprzód i niech rewolucja pójdzie za tobą. Chwała przyszłości. Dosyć już o tej przyszłości. Miałbym teraz nieco pytań. No zobaczmy, czy jeszcze coś możemy z nią pogadać. Słucham. Towarzyszko. Jest parę drobnych błędów w tym tłumaczeniu, mimo że to tłumaczenie, które mamy w tym momencie w Trudogradzie, jest oficjalnym tłumaczeniem, ale nie jest to nic wielkiego. Co możesz mi powiedzieć na temat Trudogradu? Jak idzie rewolucja? Jaką masz pozycję w organizacji? Słyszę jakieś pogłoski? No, zapytajmy o tą pozycję. Iskra uśmiecha się wbrew sobie. Wygląda na to, że potencjalnie lubi się chwalić swą rolą w organizacji. Dzięki mojej waleczności ideologicznej powierzono mi pozycję agitowca i koordynatora sympatyków. Moi koledzy wyszukują potencjalnych sojuszników wśród mas i wysyłają ich do mnie do rozpatrzenia.
na tych świeżych rekrutów, czekam przy tym stole. Jasne, wolałabym raczej roznosić żarło i cynk wśród mas w fabrykach i w dokach, lecz moje pragnienia osobiste należy stłamsić dla większego dobra rewolucji. Ja pierdzie. Dobra, rozumiem, a teraz muszę lecieć. Okej, okay, niedaleko tawerny Michalika znajdują się ci tarczownicy. W tym bloku tutaj w obu klatkach w zasadzie byliśmy i tarczowników tam nie było. No proszę. Kamas stoi. Przechodzień. Okej, okay, no to będzie prawdopodobnie oni uzbrojeni. Napiszmy sobie. Niech Hex podejdzie bliżej w razie, gdyby ta rozmowa nie poszła w kierunku, w którym bym chciał. No i zagadajmy z nimi. Podchodzisz do ekipy ponuro wyglądających twardzieli. Rozmawiają cicho, paląc papierosy i piekąc jakieś mięso na ogniu ze śmieci. Chciałbyś wierzyć, że to kurczak, ale ci kolesie wyglądają, jakby zjedli najlepszego przyjaciela człowieka, a nawet i człowieka. Ej tam, co porabiacie? Słuchajcie, moglibyśmy pohandlować? Dobra, zacznijmy od tego. To jest dobry sposób, żeby zagadać. Mężczyźni zwracają się ku sobie i mierzą cię badawczo wzrokiem. Ich spojrzenia świdrują w tobie dziury, jakby szukali ropy niczym baronowie paliwowi z Republiki Azji Środkowej. W końcu niski mężczyzna w przekrzywionym pancerzu zwraca się do ciebie. Czemu miałbym chcieć handlować z takim mięczakiem? Zabieraj się stąd, zanim zaliczysz nokaut. Daj spokój, brachu. To tylko taka propozycja. Nie trzeba się uciekać do przemocy. Spluń mu pod stopy, a kto mnie niby znokautuje? Ty? Milcz i unikaj prowokacji. Już dobra, już sobie idę. Szeptem pierdolone dupki. No dobra, spróbujmy załagodzić. Na dzień dobry. Słuchaj, weź mnie człowieku, nie wpieniaj. Jesteśmy stalowa tarcza, nie jakaś losowa zgraja wędrownych żulów. Jeśli szukasz towarzystwa, idź pogadaj z kimś tam w tamtej tawernie. Stalowa tarcza? Właśnie was szukałem. Opowiedz mi o swojej ekipie. No dobra, no szukaliśmy ich. Zagadajmy, tak? Najemnicy spoglądają po sobie, jak gdyby to nigdy wcześniej się nie stało. W końcu ich przywódca się odzywa. Czego chcesz? Masz dla nas robotę? Tutejsi rewolucjoniści chcą was zatrudnić. To fajnie, ale władze lokalne też nas chcą zatrudnić, a mają oni dosyć dobre argumenty. Powiedzieli nam, że nigdy nie oddadzą władzy w Trudogradzie. Byłoby sensownie stawiać na prowadzącego konia w gonitwie, jak to oni rzekli. Jest perswazja. Jak chcecie, ci na dnie nie chcą, a ci na szczycie nie mogą żyć po staremu. Rewolucja jest nieuchronna. Perswazja może zadziałać, bo mamy wysoko. Siły raczej na pewno nie będę chciał używać. Jesteście najemnikami, prawda? Podajcie swoją cenę. Zanim będę starał się ich przekupić, to na pewno będę chciał spróbować tej perswazji. Spróbujmy. Sukces. Jesteś tego pewien? Dowódca najemników namyśla się przez kilka minut, po czym odpowiada bez przekonania. Dobrze. Może serio powinniśmy pomóc rebeliantom? Chuj z tym. Będziemy pracować dla rewolucjonistów. Zawsze miałem słabość do biedoty, a jeśli do tego też na tym zarobię, to jeszcze lepiej. Wiedziałem, że masz dobre serce. Pójdę przekazać moim towarzyszom dobre wieści. Poszło dużo lżej, niż się spodziewałem. Okej, okay, mają tutaj palenisko. Jasno płonie. Ale poza tym paleniskiem już chyba tutaj nic więcej nie ma. Karty na stole, ale nie ma interakcji. No dobra. Tutaj mamy już wyjście z lokacji. Trudogradzkie doki. Tutaj jest jeszcze ciekawe. No proszę. Jest interakcyjne palenisko, ale my jesteśmy w tym momencie najedzeni. Nie będziemy tutaj nic specjalnie smażyć w tym momencie. Do kontenera wejść się nie da, ale z tym gościem jak najbardziej zagadajmy.
Kiedy podchodzisz do ciężkich metalowych drzwi, mężczyzna stojący przed nimi przestaje śpiewać swą piosenkę i zatrzymuje cię uniesioną dłonią. Dwie rzeczy od razu przyciągają twoją uwagę. Jego dobre maniery i jego szorstki akcent. Guten Tag! Proszę wybaczyć, że odmawiam swobodnego przejścia, ale to miejsce jest niedostępne. W takim razie odpowiedz mi na kilka pytań. Dlaczego? Co ty tam chowasz? O, ja i mój fraude postanowiliśmy zrobić nieco geld, sprzedając der Sauerkraut na tutejszym targu. No ale niestety te wielkie zmutowane mrówy, które waży Volk z wie myrmikami, bez naszej wiedzy zainfekowały jedną z beczek swymi plugawymi jajami. Teraz muszę pilnować tych drzwi, bo inaczej te zmutowane stwory uciekną i się rozplenią po całym tym pięknym stad. Proszę, pozwól mi pełnić mój honorowy obowiązek. Słuchaj, brachu, a może tak pomogę wam wytępić te robale? Dziennik się zaktualizował. Przedyskutuj to z main kamerady Eliasem na drugim poziomie miasta. On oceni twoje umiejętności i zaoferuje Dain nagrodę, jeśli mu wystarczająco zaimponujesz. Sehry gut? Co ty gadasz, gościu? Czy to jakieś kurde mrówki tam łażą? Biorę nóż, otwieraj i załatwiamy temat. Chyba że on nie mówi prawdy, nie? Bo może on tam trzyma zupełnie coś innego pod ziemią, a tylko nas tutaj ściemnia o jakichś mrówkach, co? A no, ale odpowiedz mi na kilka pytań. Nie brzmisz mi na tutejszego. Skąd jesteś? Jestem z firmy Bruderschaft. Bractwo kupieckie. Jestem z NRD, dlatego znamy der język miejscowy na odpowiednim poziomie. Jesteśmy dobrzy w handlu, dobrzy w biznesie, ale jak próbowaliśmy sprzedać Sauerkraut, to zjebaliśmy, jak to mówią miejscowi. Okej, odpowiedz na kilka pytań. Nein. Moją misją jest pilnować der piwnica, żeby nikt nie wlazł, a zwłaszcza nie wylazł. To by było unbesonem, gdybym marnował energię na tę rozmowę podczas wykonywania meine obowiązków. Jak tam uważasz? Wzrusza ramionami i odejdź. Kurde, no i tak jak mówiłem, mega mnie ciekawi, czy faktycznie on czegoś tam nie chowa. Na drugim poziomie wpadło nam zadanie. Muszę porozmawiać z Eliaszem na drugim poziomie. Czyli legitnie będziemy w stanie tam wejść dopiero jak dotrę na drugi poziom. A to nie wiadomo kiedy będzie. Ja, Uber, coś tam gościu śpiewa po niemiecku. No okej, jest świnia. Chyba nic więcej już tutaj ciekawego nie widać. Nie będę go zabijał tylko i wyłącznie po to, żeby tam wejść, bo te drzwi wyglądają na solidne. Ja mogę nie mieć wystarczających umiejętności, żeby je otworzyć, więc i szkoda zabijać typa. Będziemy się tu pewnie kręcić jeszcze nie raz, więc będzie okazja zrobić to w ten czy inny sposób. Okej, a my możemy wrócić do Iskry i przekazać informacje na temat najemników. Towarzyszka Iskra uśmiecha się i uchyla czapkę z czerwoną gwiazdą. No proszę, tuż to nasz nowy Szukasz nieco prolżarła? Czy może przyszedłeś zgłosić jakieś wykonane rozkazy? Zająłem się najemnikami. Tak? A jak? Proszę zgłosić. Dostarczyłem najemnikom nieco prolżarła i teraz są towarzyszami rewolucji. Rewolucja nie zapomni o tobie, towarzyszu. Dziękujemy za twoją pracę. Teraz najemnicy dołączą do nas proli w naszej sprawie. Będą chronić tych, co walczą z dzierżącymi władzę. Nas. No dobra. Ano, słuchaj, ja już się zbieram. No okej. Czyli mamy temat zrobiony. Jeżeli chodzi o tawernę Michalika, to ogarnęliśmy tutaj wszystko, więc pora się zastanowić, co dalej. Wpadły zadania na obrzeżach Trudogradu, grzechy przeszłości. No tak, bo tutaj już mamy temat z Walerianem Tulipowym załatwiony. Udało mi się dowiedzieć, że Walerian miał starego znajomego,
Okej, okay, to jest już nieaktualne, z którym wyruszyli na wyprawę po jedzenie Stefana Śnieżka. Być może on wie, gdzie znajduje się Walerian. No ze Śnieżkiem nie miałem okazji pogadać, ale to już i tak nie ma znaczenia. Walerian Tulipon został brutalnie zamordowany za swoje zbrodnie z przeszłości. Niemniej jednak powinienem powiedzieć o tym Alfonsowi Dmuchawcowi. No jak najbardziej. Powiemy na obrzeżach. Ludzie północy, grupa północnych zniknęła na obrzeżach najwyraźniej. Okej, okay, to jest zadanie dla rewolucjonistów. No to chyba będziemy wracali, nie? Tak mi się wydaje, że to jest najrozsądniejsze. Obrzeża Trudogradu. Co jeszcze? Dzielnicę Złomu. Mamy na pewno tą ulicę Kolotuszkina. Na posterunku policji też już mamy dwa zadania. Dobra. Dzielnica Złomu jest w tamtą stronę. Doki to jest lokacja, w której jeszcze w ogóle nie byliśmy. I szary zakątek. No to jest tak samo. No to jest oczywiście też pytanie do was, jak uważacie, co jest lepiej? Czy iść do przodu, zbierać kolejne zadania, czy skupić się na tym, co mamy w tym momencie do zrobienia? Ja na tą chwilę myślę, że pójdę do dzielnicy Złomu, bo mamy tutaj ta Mania Szpiegowska, no to... To też jest dosyć ciekawe zadanie. Ale moglibyśmy pociągnąć dalej to. Szczerba, Światek Ostatniej Zbrodni. Okej, to mamy zadanie dla dziennikarza. No to też pewnie... Czyli ja tu nie będę mówił nawet tak, że a to może być pewnie ciekawe, czy to może być pewnie ciekawe, bo dobrze wiemy, kto ogląda dłużej, a to może tutaj wszystkie zadania są ciekawe. Więc chyba nie ma większego znaczenia, co zrobimy. Tylko że w dzielnicy Złomu mamy w tym momencie tylko dwa zadania. Natomiast tutaj na Koltuszkina jest też chyba to zadanie z tymi manekinami, nie? A to będzie wymagało nocy od nas. A ja nie wiem, czy chcę czekać aż tak długo. Dobra, to co mamy? Muszę pokonać czterech, okej. Okay. Pasterz, który obecnie przebywa w peryferiach, prosił mnie, żeby znaleźć moje jakieś magiczne nasiona. Czyli to są takie ogólne zadania w Trudogradzie do zrobienia. Złodziej Ołówek powiedział mi, że Gariaczew może znajdować się w więzieniu. Okej. Okay. Dobra, nie przedłużając w takim razie, idziemy na dzielnicę Złomu. Bo stoję najbliżej tego wyjścia, a to i tak nie ma generalnie znaczenia, co w jakiej kolejności będziemy robili, bo tak będę chciał wszystkie zadania wykonać, na pewno większość. Tak, tutaj są doki, nie? Kurde, no to faktycznie, no nie wiem, czy to nie byłaby lepsza opcja, szczerze powiedziawszy. Dobra, tak zrobimy jednak, dlatego że z czystego strategicznego powodu, jak wrócimy się do dzielnicy Złomu, to potem znowu będziemy mieli dalej po mapie do tych doków. A skoro jesteśmy w zasadzie tuż obok, to może dobrze byłoby wejść do tej lokacji, bo już i tak dobijamy do godziny odcinka, jakoś specjalnie dużo już nie zrobimy. A tak przynajmniej wejdziemy do tej dzielnicy i rozeznamy się co i jak. Oczywiście jeszcze czeka nas droga na miejsce. Mijasz pijaka, który się ułożył do drzemki w zaspie na poboczu drogi. Jesteś całkiem pewien, że następnego ranka będzie martwy. Mieszkańcy przechodzą obok, nawet nie spoglądając w stronę nieszczęsnego pijaczyny. Przeszukaj kieszenie pijaka, niewiarygodne. Obudź pijaka. Wzrusz do siebie ramionami, to nie twój problem. No, jakby się człowiek zachował naprawdę w życiu, powiem szczerze, ja bym zareagował. Obudź pijaka. Potrząsasz nim, klaszczesz mu koło ucha, a nawet go kopiesz kilka razy, wszystko na daremno. Kilku przechodniów spogląda z litością na twoje próby, lecz przyspiesza kroku, gdy usiłujesz przyciągnąć ich uwagę. Dobra, spróbujmy jeszcze tej pomocy u przechodniów.
Spędzasz 1,5 godziny próbując zwrócić czyjąś uwagę. W końcu dwóch miłosiernych obywateli zgadza się zaciągnąć nieszczęśnika do najbliższego schroniska. Ty już zrobiłeś swój dobry uczynek, lecz czujesz się, jakbyś wkrótce to ty miał potrzebować ratunku przed zimnem. Idź dalej. Okej. Dostaniemy pewnie jakieś statusy od chłodu. Minęło sporo czasu. Jest chyba w tym momencie po 8. Z jednej strony może to i dobrze, dlatego że mamy w nocy do wykonania tamto zadanie. Co prawda mamy sporo do przejścia na ulicę Koletuszkina, bo aż dwie lokacje po drodze, ale to, że zapadła noc, może zadziałać dla nas na plus, natomiast chłód raczej pewnie nie. Zobaczymy, co będziemy w stanie z tym zrobić, ale najpierw trudogradzkie doki. Mam też nadzieję, że nasz dobry uczynek w przyszłości wróci do nas w postaci realnych, jakichś realnych plusów, które będziemy mogli z tego wyciągnąć. No dobrze. Ekran się przymroził, więc zobaczmy, jak to my wyglądamy i co to nam jest. Mamy odmrożenie, efekt minus 2 do wytrzymałości, minus 2 do zwinności i gigantyczne minusy, jak widzicie, do majsterkowania, skradania, otwierania zamków, masakra, do perswazji i barteru. Jak długo ten status odmrożenia będzie funkcjonował? Ciężko powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, nie ma tutaj żadnej informacji, że jest on czasowy. A może tutaj? Łapiesz głęboki wdech dokowego powietrza. Pachnie rybą, solą i gorącą smołą. Nagle twój wzrok przyciąga wielki mężczyzna noszący importowaną kurtkę jeansową. Wpatruje się prosto w ciebie. Uświadamiając sobie, że go wypatrzyłeś, mężczyzna cmoka ustami i zaczyna podchodzić leniwie. Gwejlo! Zaczekaj. Czego chcesz? Chciałbym zaoferować ci swą pomoc. Jesteś tutaj nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Ale wcale nie musi tak być. A będzie cię to kosztowało jedynie 50 rubli. Gwejlo, co ty na to? Okej. Gościu jest uzbrojony. Mamy potencjalnego towarzysza za 50 rubli. O jakiego typu pomocy tutaj mówimy? Dopóki jesteś na moim terenie, wszelkie kłopoty będą cię omijać szerokim łukiem, a jeśli ktoś spróbuje coś zaczynać, zaraz zjawię się pomóc temu, który zapłaci więcej. A, okej, dobra, czyli to raczej nie będzie tak, że on się do mnie dołączy. To jest taki haracz za opiekę niby na tym terenie. No takie, powiedziałbym, frajerowe, nie? Do zapłacenia. No co jeśli obaj zapłacimy tę samą kwotę? Cóż, nie będę owijał w bawełnę. W takim przypadku będziecie musieli sami to między sobą rozwiązać, ale zaufaj mi, Gwejlo. To się nie zdarza bardzo często. Jaki więc dokładnie jest twój teren? Olbrzym wskazuje tam, skąd przyszedłeś i przeciąga dłonią wzdłuż ulicy do następnego rogu. To niewiele, jego terytorium obejmuje zaledwie dwie przecznice. Cóż, nie wygląda mi to na ogromny obszar. Jasne, ale to jest róg wydarzeń. Dużo się tutaj dzieje. No ciężko, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest frajerowe. Ja tego chyba płacić nie będę. Kto ty w ogóle jesteś? Możesz mi mówić Wielki Bao. Pracuję jako strażnik dla spółki Gwonio. A co ma na ten temat do powiedzenia policja miejska? Dobra, nie będę już mu tak gadał. Jakiego rodzaju pomoc tak konkretnie oferujesz? W takim razie żegnaj, Wielki Bao. Ja muszę lecieć. Szkoda, że odmawiasz pomocy Wielkiego Bao, Gwejlo. Mężczyzna kręci głową z rozczarowaniem i mówi, a raczej wypluwa, frazę w obcym języku. Nizen fan ren shabi. Wzajemnie, odejdź. No dobra. My zajmiemy się naszym statusem. Czy ja tutaj mam jakąś informację na temat tego, ile to może trwać? Nie mam. Zimno. Stan powodowany niską temperaturą. Wysokie wartości powodują negatywne skutki i śmierć.
Mam 51 odporności na zimno. No dobra. No chyba na razie śmierć mi nie grozi. Z tego tytułu. Ale kto wie. Na razie w przyszłości myślę, że poszukamy jakiegoś źródła ciepła, ognia, ogniska, czegokolwiek. Może coś to da. Kto wie. A na koniec chciałbym jeszcze zerknąć na nasze umiejętności, dlatego że wpadły nam punkty doświadczenia, więc moglibyśmy tutaj pociągnąć coś dalej. Na pewno chciałbym rozwinąć przynajmniej o 10 punktów dalej perswazję, broń automatyczną, tak żeby przebiła 200. I czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że przetrwanie dobrze by było też mieć przynajmniej na 50. Skradanie. Nie wiem, pistolety PM. Pistolety PM. Nie wiem, broń biała. Sztuki walki. No, możemy dać jeszcze ten ostatni w pistolety i PM. Jeżeli chodzi o zdolności, no to tutaj nie uruchomiliśmy u Rafa jeszcze nic tak naprawdę. Karabiny, strzelby, broń automatyczna. Nie, okej, uruchamialiśmy przy broni automatycznej. Ja na pewno chciałbym jeszcze zerknąć do tego przetrwania, ale zacznijmy od broni automatycznej. Czy coś jeszcze chciałbym tutaj uruchomić? Okej, to umiemy, a tego możemy się nauczyć. Obrażenia karabiny maszynowym plus 8%. No dobra, jak najbardziej, róbmy to. Szansa na wywołanie paniki strzelając seriami. Szansa na powalenie podczas strzelania karabinami maszynowymi. No, powalenie było cenne, bym powiedział, w Atom RPG, ale wydaje mi się, że na takim początkowym etapie nie jest to mi jakoś specjalnie potrzebne. 7 tylko punktów mi zostało, więc nie wiem, czy dalej tą broń automatyczną. Chyba to przetrwanie bym chciał jeszcze pociągnąć. Zyskujesz plus 1 punkt do udźwigu, plus 1 punktów zdrowia za każdy poziom. Okej, to byłoby niezłe. Odporność na zimno plus 10, odporność na toksyny i przywracanie punktów życia podczas odpoczynku plus 40%. To jest bardzo fajna sprawa, to by trzeba było wziąć. To też, bo punktów życia nigdy za wiele. Odporność na obrażenia. Celując w cel otrzymujesz na jego temat bardziej dogłębne informacje. Ciekawe. Tutaj dobrze byłoby zrobić przynajmniej jeden, żeby odblokować ten kolejny poziom, nie? Tylko co? Odporność na obrażenia zwiększa od plus 2% na każde 5% brakujących punktów życia. No to nie wiem, nie jestem przekonany. Zyskujesz plus 1% odporności na obrażenia. Unik na każde 6 kilo twojego pancerza z wyposażeniem. No to też nie jestem przekonany, szczerze powiedziawszy. No to chyba to jest najlepsze, nie? Punktów życia... A nie mogę, brakuje mi punktów, dobra. No tak, bo tu potrzeba 5. No to byłoby tyle chyba, jeżeli chodzi o Rafa. Natomiast Heksowi jeszcze tutaj nie rozdysponowaliśmy. Karabiny i strzelby, on będzie funkcjonował u nas jako snajper, podobnie jak w podstawowej wersji Atom RPG, więc na pewno większość punktów pójdzie w karabiny i strzelby, nawet do 210. Co jeszcze byśmy u niego? Przetrwanie do 70, jak najbardziej. No i coś mniejszego, nie? Jakąś broń białą też byśmy mogli mu trochę podciągnąć, żeby w te cholerne myrmiki potrafił trafić jakimś nożem. Okej, no i robimy karabiny i strzelby. Plus 1 do obrażeń podczas strzelania ze strzelb na drugim poziomie. To strzelby tak mniej. Bardziej tutaj w te karabiny idziemy, nie? Strzał z karabinów przebija pancerz. Obrażenia karabinem, no to jak najbardziej. To robimy. Trafiasz zmutowane potwory z podwójnym obrażeniem. Trafiasz zwierzęta z podwójnym obrażeniem. I obrażenia strzałami celowanymi z karabinów i strzelb plus 9. To robimy. To też. Co dalej? Dwururka niekoniecznie. Usuwa kary za strzelanie karabinami strzelbami z bliska. No to jest ciekawe, bo o ile karabinami to rozumiem, to strzelanie strzelbami z bliska
usuwa kary. To jakieś dziwne, nie? Usuwa kary za strzelanie celowane nocą. No dobra, to sobie usuńmy te kary. No i Hexowi trzeba jak najszybciej jakiś karabin powtarzalny ogarnąć. Dobra, co tu mamy dalej? Szansa na zadanie obrażeń krytycznych celując. Jak najbardziej. Co dalej? Obniża o połowę rozrzut podczas strzelania seriami z dwururki. To niekoniecznie. Szansa na efekt krytyczny strzelając ze strzelby. Szansa na zadanie obrażeń krytycznych celując celownikiem oczy głowa plus 30%. Najbardziej. Wrogowie stojący w bliskiej odległości dostają 50% więcej obrażeń podczas trafień krytycznych. Okej, okay, brutalna animacja podczas zabicia. To takie na później mi się wydaje. Każdy nabój w serii z karabinu automatycznego. To jest taka opcja dla Rafa dobra, nie? Okej, okay, i przetrwanie. Szansa na uniknięcie powalenia, jak najbardziej. Bonus leczniczy, jak najbardziej. To też, co robiliśmy Rafowi. Udźwig punkty zdrowia. I co tu jeszcze było ciekawego? Odporność na obrażenia. Dobra, to też sobie zrobimy. Okej, okay. I u niego mamy możliwość wejścia na ten najwyższy poziom jeszcze. Zobaczmy, co jest ciekawego. Obniża kary do uniku trzykrotnie podczas korzystania z masek. To też jeszcze nie na teraz. Mistrz tarczy nie. Szansa obrony dla tarcz. Punkty zdrowia plus 9. Zyskujesz plus 1 punkt akcji jako jednorazowy bonus stały i plus 1 punktów zdrowia na co drugim poziomie, aż bonus nie osiągnie 30 punktów życia. Też spoko rzecz. Weźmy sobie. Mogę resetować też te umiejętności. Ciekawe, czy do momentu zatwierdzenia, to tak sobie sprawdzimy. W walce zdobywasz plus 10 punktów zdrowia w każdej turze, jeśli masz poniżej 40 punktów maksymalnych punktów zdrowia. Dobra, to też na później myślę. Nie mam możliwości uzależnić się od jakiegokolwiek narkotyku czy alkoholu. No ja nie jestem tu jakimś wielkim piusem w tej grze. Jest jeszcze rzucanie. Hex był naszym takim grenadierem też. Może coś byśmy tutaj też zrobili. Zyskujesz plus 1 do zasięgu rzucania na każdy poziom, aż bonus nie osiągnie 30% dla granatów i noży. Ja sobie to zrobię w razie, gdy będziemy mieli jakieś tematy do rzucania, to Hex oczywiście będzie otrzymywał te przedmioty. Dobra, i chciałem zobaczyć, czy ja mogę restartować te umiejętności. Dobra, nie mogę. Czyli mogę to zrestartować w momencie przed zatwierdzeniem. Jeżeli kliknę na gotowe, to Abba Fatima, klamka zapada. No dobra, docieramy do portu. W tym miejscu się zatrzymujemy, więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, za wszystkie łapki w górę, bo to naprawdę wiele znaczy. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!